Witam w kolejnym odcinku programu Najgorsze Gry Wszechczasów. Dzisiaj rozpoczniemy podróż po wspaniałym świecie gier na podstawie filmów. Zaczniemy z grubej rury, bo to coś naprawdę do dupy. Jedna z najgorszych ekranizacji w ogóle stworzonych. Dirty Dancing. Zapraszam do oglądania. Gra Dirty Dancing, David Young Game została stworzona 20 listopada 2007 roku przez nieznane studio Say Design. To jedyny tytuł tej firmy, więc wiadomo już było, że gra będzie gówniana. Zresztą co się dziwić, jak twórcy głównie tworzą nieskomplikowane beznadziejne gry flash. W dodatku, ta gra to jest oficjalna ekranizacja na komputery osobiste. Najzabawniejsze ze wszystkiego jest jednak to, że podczas instalacji, gra sama się instaluje, ani anuluj, ani licencji, ani chuj ci w dupę. Już można się domyśleć, że granie w tą grę będzie jak styczność ze ścianą z gówna. Ale zanim zaczniemy, noty z portali internetowych. PC Gamer ocenił tą grę na 0,9/10, G4XPlay 1/5, GamesRadar 1/5. Średnia graczy na gry online wynosi 3,3/10. Wow, czyżby gra byłaby aż tak zła? Przekonajmy się. Gdy włączymy grę, wita nas nieskomplikowane menu w rozdzielczości 800x600. Możemy rozpocząć grę, zmienić profil, skonfigurować ustawienia w opcjach, zobaczyć o co w tym gównie biega i wyjść. W opcjach bieda możemy zmienić głośność muzyki i efektów, zmienić tryb z okienkowego na pełny ekran oraz zobaczyć twórców. Takiego marnego menu nie widziałem od czasów Ski. Widać skąd nasi twórcy wzięli inspirację. Produkcja rozpoczyna się tworzeniem awatara. Możemy wybrać płeć, jedną spośród 5 rodzajów włosów, oczu, zarostu, brody, ubrań i skóry. Lecz nieważne jaki wygląd będzie miał nasz bohater, nie będzie to znaczyło w grze. Jedyne co będziemy widzieć to miniaturka twarzy naszego bohatera na górze oraz cała poza w lewej stronie w menu wyboru minigier. Pochuja nam możliwość tworzenia bohatera jeśli to się nie przydaje. Potem otrzymujemy banalną historię z prostymi dialogami, które każdy przewinie. Naszym głównym zadaniem jest wygranie konkursu tanecznego, lecz, żeby odblokować rodzaj tańca w szkołach trzeba mieć pieniądze, które odblokowujemy grając w minigry. Oprócz tego we wprowadzeniu twórcy sugerują, żebyśmy podczas grania w minigry kupowali różne meble w swoim domu. Oczywiście to też nie ma żadnego wpływu. Nikt nie zobaczy twojego domu, nie dostaniesz żadnych punktów za kupowanie drogich mebli oraz nikt nie będzie podziwiać twojego arbuza kupionego za $500. Że co, arbuza? Na serio? Arbuz to mebel? Tak. Nie wiem co twórcy palili przed tworzeniem tej gry, ale też chcę to gówno. Jedną z pierwszych minigier jest Pinnacle Mahjong. Jak sama nazwa wskazuje, ta minigra to mahjong, tylko że z kartami. I o wiele łatwiejszy. Naszym zadaniem jest łączenie kart do momentu, kiedy nie będzie żadnych na stole. Tylko, że kod tej gry jest tak stworzony, że od razu są pary bardzo blisko siebie. Nawet najbardziej narąbany rusek przeszedłby tą grę z palcem w dupie. Kolejną minigrą jest Talent Show Search, czyli połączenie, gdzie jest Waldo z totalnym debilizmem. Naszym głównym zadaniem jest znalezienie przynajmniej połowy rzeczy z listy w danym pomieszczeniu. Gra jest naprawdę prosta, dopóki się nie pieprzy. Od drugiego poziomu niezależnie od rozdzielczości kursor jest niewidoczny i właściwie ciężko można cokolwiek znaleźć. Kto pisał kod tej minigry? Jola Rutowicz do ciężkiej cholery. Następną minigrą jest tak zwany śniadaniowy bufet, czyli okropny klon Veggie World. Tym razem głównym celem jest łączenie przynajmniej 3 dań wielokrotnie do czasu, aż wielki zbiornik w lewej stronie nie będzie pełen. Oczywiście artysta plastyk, twórca kodu tym razem postanowił stworzyć coś, co samo się przejdzie. Można ukończyć każdy etap machając myszką, może jedzenie się psuje i są muchy, które nam chcą utrudnić zadanie, ale tego nie robią. W dodatku twórcy często ustawiają już na początku te same dania, więc wiele razy nawet gdy nie włączymy gry, ona sama będzie naliczać nam punkty. Nawet największy kibol z betonem zamiast mózgu przeszedłby tą grę bez jakichkolwiek problemów.
czwartą minigrą jest Bellboy Bedlam. Tutaj naszym zadaniem jest klikanie we wszystkich gości w hotelu, kiedy wchodzą, kiedy się rezerwują, kiedy idą do swoich pokoi oraz nawet wtedy, kiedy wychodzą. Oczywiście wraz z kolejnymi poziomami można kupować kolejnych hotelowych, lecz nowi pomocnicy często się psują, a klientów tak dużo przybywa, że od klikania można zepsuć myszkę, a sami hotelowi nic nie ogarniają. Dalszą minigrą jest Melon Mayhem, w której musimy tak przesuwać zamarłych w betonie tancerzy, by arbus wielkości tancerzy mógł się przedostać na dół. Na serio? Naprawdę nie było innych powód na jakąkolwiek minigrę? Brakowało jeszcze w tej grze symulatora srania do kibla. Jak napieprzeni musieli być twórcy tej gry, by wymyśleć coś tak beznadziejnego i głupiego. Kolejna minigra to Log Balance. Celem misji jest przejście przez kłodę na drugą stronę. Pamiętacie tą scenę z filmu? Tą jedyną? Pamiętacie także, jak chciały nas zgładzić żarłoczne ryby, trąby powietrzne i inne klęski żywiołowe? Ja nie. Niestety gra jest zbyt prosta, zbyt nużąca oraz poziomy są zbyt długie. Boże, ale to nudne. Co jest, czy ta kłoda ma gdzieś kilometr, czy kilka metrów, do jasnej cholery? Siódma minigra nazywa się Video Jigsaw, czyli najzwyczajniejsze puzzle. Oryginalne jest to, że twórcy wpadli na pomysł zrobienia poziomów z scen z filmu, tylko czemu są one losowo wybrane, nieciekawe oraz trwają mniej niż sekundę? I czemu w trakcie leci irytująca muzyczka, która sprawia pękanie bębenków usznych? I dlaczego zakończenia puzzli są tak dziwaczne? Czemu? Dlaczego? Po co? Przejdźmy dalej. Następna minigra to trivia, czyli quiz. Naszym celem jest odpowiedzenie poprawnie na wszystkie pytania w odpowiednim czasie. Twórcy oprócz czasu zastosowali też zmienienie zestawu pytań po każdym włączeniu, ale czasem gra tak losuje, że odpowiedzi na kolejne pytania są zawarte w poprzednich. Może bym się wciągnął w ten jakże fascynujący i oryginalny pomysł, ale zgadnijcie, czemu tego nie zrobię, bo gra jest nudna. Późniejszą minigrą jest pinball. Boże, to chyba najgorszy klon pinballa, w jakiego grałem. Wszystko jest ustawione na jeden guzik, obydwie paletki oraz wyrzutnia piłki. Oprócz tego fizyka jest spierdolona. Nie dość, że piłka porusza się jak na księżycu, to jeszcze, gdy przypadkowo klikniemy lewy przycisk myszki po wciśnięciu startu, musimy czekać kilkanaście sekund, aż piłka przestanie podskakiwać i będziemy mogli ją wystrzelić. Co to kurwa jest? W dodatku przez sterowanie i fizykę gra jest o wiele za prosta. Właściwie to raz na jakiś czas musimy kliknąć przycisk i tyle. Czyżby kolejna gra, która się sama przechodzi? A oto ostatnia minigra, Dance Contest. Ta minigra jest o wiele bardziej rozbudowana od poprzednich, ponieważ tym razem musimy przechodzić po dwa poziomy w każdym tańcu, żeby odblokować ostatni. Okej, więc jak wygląda ta cała minigra? Czy będziemy oglądać tancerzy? Czy to będzie ciekawy klon Dance Revolution, który zmieni resztę gry? Lub czy to może być coś zupełnie nowego i ciekawego? Oczywiście, że nie. Na ekranie widzimy nic oprócz kółek, które co pół sekundy się pojawiają. Tak, w tej minigrze naszym zadaniem jest klikanie w te kółka w odpowiednim momencie. W odpowiednim momencie, czyli w dokładności 100%. System trafień jest tak spieprzony, że często gra twierdzi, że nie trafiliśmy, choć to zrobiliśmy. Oczywiście są kombosy, jak w każdej grze muzycznej. Tyle, że tutaj jest tylko jeden, który polega na trafieniu 10 nut pod rząd. W nagrodę dostajemy powtarzającą się drewnianą cudzysłów animację gratulacji. A właściwie, kto tu gratuluje? Gdzie są tancerze? Gdzie jest publiczność? Gdzie jest cokolwiek? Jeszcze idiotyczniejsze jest to, że gra się ścina, bez względu na procesor czy RAM. Najpewniej całą grę tworzył Czesiek Hydraulik. Oprócz tego gra nie wymaga od nas żadnego wyzwania. Nawet osoba z największym pierdolcem, która codziennie wciąga kreta i pije kwasolny, poradziłaby sobie z tą giereczką. Aha, i zgadnijcie, ile trwa każda piosenka w tym festiwalu wymiotnym? 5 pierdolonych minut. I w każdym tańcu słyszymy tą samą melodię, a cudzysłów układ w trakcie przechodzenia ciągle się powtarza. Ja pieprzę, nie mogę uwierzyć, że ktoś spłodził coś tak potwornie okropnego. Teraz o oprawie. Grafika, jaka jest, każdy widzi. Wszystko wygląda, jakby zostało narysowane na lekcji w przedszkolu na papieru ściernym. Wszystko zostało stworzone w 2D, ale twórców nie zwalnia to z tego, by tworzyć takie bazgroły. A gdy myślę o efektach specjalnych, zaczynam wymiotować z obrzydzenia. Audio to kakofonia. Od efektów dźwiękowych, aż po muzykę tworzoną przez twórców. Jedyna dobra rzecz to to, że kreatorzy tej gry ośmielili się dać jedną piosenkę z filmu. W dodatku nie tą, za którą Dirty Dancing dostał Oscara. Wow, musieli mieć jaja, żeby coś takiego wstawić. I musieli mieć też jaja, by stworzyć tak zjebaną grę.
Podsumowując, Dirty Dancing to naprawdę okropna, bezsensowna i beznadziejna gra. Najlepszy dowód na to, jak nie należy robić ekranizacji. Kiepskie minigry, okropna grafika, kakofonia oraz nuda sprawiają, że ta gra jest bublem. Jedyne co jest dobre w tej grze to to, że są drobne powiązania z filmem i to tyle. W dodatku, kto sądził, że wydanie gry 20 lat po premierze filmu będzie dobrym pomysłem? Dlaczego gra zmieniła film w jakieś tęczowe wymiociny? I dlaczego ta gra została wydana przez Codemasters? W dodatku, gra tak się, że nawet na Amazonie można kupić to coś za 1 pensa. To wiele tłumaczy. Dobra, czas na oceny. Grafika. 1. Audio. 1,5. Grywalność. 0. Ogólna ocena. 0.5.